Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Natalia Gach. A w dzisiejszym programie zobaczymy. Metropolitalne święto rodziny inne od wszystkich. Jako osoby, jako jednostki jesteśmy testowani, ale też testowani jesteśmy jako rodziny. Wciąż trwa zagrożenie epidemiczne. Pewne zmiany społeczne są niezbędne. Jeszcze kilka tygodni temu organizacja tegorocznego Metropolitalnego Święta Rodziny wydawała się mało prawdopodobna. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Zgodnie z powiedzeniem, jak się bardzo chce, to można. I to z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Metropolitalne Święto Rodziny, mimo już obchodzone w tym roku zupełnie inaczej, nie straciło absolutnie nic ani na atrakcyjności, ani na swojej wymowie, ani na przesłaniu. Zmobilizowało natomiast do zatrzymania się i w wielu przypadkach do poprawy relacji w rodzinie. Przypominamy sobie nasze zebranie, które przygotowywało to 13. Metropolitalne Święto Rodziny i jak bardzo bogata była oferta różnych wydarzeń, które przygotowały samorządy, instytucje kultury. Cieszyliśmy się tym, że tak właśnie wiele ofert pod adresem rodziny zostało przedstawionych, żeby rodzina była promowana, żeby rodzina była świętowana. Wtedyśmy jeszcze nie wiedzieli, że przed nami ta epidemia, pandemia, to zagrożenie, które sparaliżowało jednak życie społeczne w naszym kraju, ale właściwie nie sparaliżowało życia rodzin. Pandemia, w której przyszło nam żyć w ostatnich miesiącach, sprawiła, że siłą rzeczy zostaliśmy poddani testom, które jako rodzina chyba zdaliśmy. Jako osoby, jako jednostki jesteśmy testowani, ale też testowani jesteśmy jako rodziny. I nie da się, przekonujemy się o tym pewnie, nie da się budować więzi rodzinnych jednak bez umiejętności przebaczenia, bez tych podstawowych słów wybacz, przepraszam. No i tego, myślę, co jest troszkę pozawerbalną także komunikacją, no to jednak ten uśmiech, który może wiele rozbroić i może właśnie powodować i skutkować tym, że te więzi rodzinne się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie mogą pogłębić. Oczywiście nie byłoby Metropolitalnego Święta Rodziny, gdyby nie zaangażowanie i współpraca samorządów, a także Kościoła. Od 30 lat, kiedy właściwie nastąpiła ta reforma samorządowa w naszym kraju, od 1999 roku, to na tej płaszczyźnie lokalnej była bardzo intensywna współpraca między Kościołem a samorządem. Chciałem serdecznie podziękować, ale to szczególne podziękowanie należy się miastu Zabrze. Pani prezydent, współpracownikom pani prezydent, którzy właściwie bardzo się angażują i są tą siłą napędową tych uroczystości i całego tego programu i za to chciałem bardzo serdecznie podziękować. Przy okazji Metropolitalnego Święta Rodziny słowo rodzina nabiera wyjątkowego znaczenia. Podkreślają to zarówno duchowni, jak i samorządowcy. O rodzinie można mówić na wielu płaszczyznach. Jest oczywiście ta rodzina podstawowa, rodzice, dzieci, no ale można też mówić o rodzinie, jaką są Polacy. To tak już się utarło, że Polacy jedna wielka rodzina. Na pewno te więzi, które powstają w rodzinie, między członkami rodziny, to jest coś, co spaja, powoduje, że buduje się pewna własna historia, dba się wspólnie o swoje sprawy, o bezpieczeństwo, powodzenie działań członków rodziny. Tak więc ja bym na to patrzył znacznie szerzej. Oczywiście ta podstawowa komórka, jaką jest rodzina, jest nam bardzo potrzebna z uwagi na choćby nasze przyszłe rozwój miast, na kwestie depopulacji, migracji. To są te rzeczy, w których bez takiego myślenia, jak wspomagać rodziny, jak ich pomagać w takim bieżącym funkcjonowaniu w danym mieście, to pewnie tych problemów nie dałoby się łatwo rozwiązywać. Ale z drugiej strony należy też patrzeć o tych więzach trochę szerzej, na poziomie miasta, regionu i państwa. Jeżeli będziemy o tym w ten sposób myśleć, to myślę, że to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy trzymać, by takie relacje budować. W rodzinie czasami nawet są i kłótnie, ale zawsze na koniec końców każdy członek rodziny dba o dobro własnej rodziny i tego bym sobie życzył, by tak funkcjonowały również i samorządy, i nasze państwo. W Metropolitalne Święto Rodziny
rodzinę zaangażowanych jest wielu samorządowców, którzy nie zapominają o początkach, a także o osobach, które przed laty w organizację obchodów zaangażowały się najbardziej. Może nie ja osobiście, ale przede wszystkim udział mają tutaj mieszkańcy naszych miast, bo wspaniała inicjatywa pochodząca przecież z Zabrza od pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, oczywiście od hierarchów kościelnych naszego kościoła katowickiego, metropolitalnego. A więc kontynuujemy to dzieło, wspólne święta rodziny. Śląsk zawsze był kojarzony z rodziną, Śląsk zawsze jest oparty na tradycjach rodzinnych i myślę, że to jest warte podkreślania i sygnalizowania za każdym razem. Wróćmy zatem do miejsca, w którym wszystko się zaczęło i osoby, od której też wszystko się zaczęło. 13. Metropolitalne Święto Rodziny zbliża się szybkimi krokami. Myślę, że bardzo piękne hasło, hasło bardzo aktualne. Rodzina przestrzenią spotkania. Myślę, że tu wszystko się zaczyna, tu najpiękniej się kształtuje. Im częściej będziemy się spotykać w naszej rodzinie, z naszymi rodzinami, tym myślę, że silniejsze będą nasze rodziny. Tak więc myślę, że po raz kolejny zaczyna się dużo dobrego, kiedy spojrzeć na ilość osób angażujących się w Metropolitalne Święto Rodziny, to serce rośnie, bo nie ma żadnych wielkich sensacji, nie ma wielkich nadzwyczajnych zjawisk, a okazuje się, że wszyscy chcemy nieść dobro. Tak więc ta przestrzeń spotkania jest na tyle przyciągająca, na tyle jest magnesem dla nas wszystkich, że chcemy właśnie spotykać się, rozmawiać i nieść dobro. Przy okazji Metropolitalnego Święta Rodziny Biblioteka Śląska w Katowicach ma pewną bardzo ambitną propozycję. Ogłosiliśmy pierwszy metropolitalny konkurs literacki związany z przestrzenią rodziny, związany bezpośrednio z tą ideą. Ideą rodzinności, ale też przestrzeni, w której żyjemy, z opowieścią, legendą rodzinną, z może mniejszą formą literacką. Ja mam nadzieję, że ten konkurs będzie ciekawy, interesujący dla wielu osób. Pracę nadsyłamy do końca sierpnia, jest sporo czasu. Mam nadzieję, że to będą dobre teksty. Rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych jej definicji, to najważniejsza podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Celem rodzin jest utrzymanie dobrobytu swoich członków i całego społeczeństwa. W idealnej sytuacji rodziny gwarantowałyby przewidywalność, strukturę i bezpieczeństwo, podczas gdy ich członkowie dojrzewają i uczestniczą w życiu społecznym. Tak brzmi pełna oficjalna definicja, a my do niej dołączamy swoje przemyślenia. Rodzina nie istnieje bez miłości, wyrozumiałości, uśmiechu, a nawet przebaczenia. Pomimo trwającej od ponad 2 miesięcy pandemii, nie powinniśmy tracić czujności i zachowywać wszelkie środki ostrożności. Dobre wiadomości są takie, że powoli wracamy do normalności. Pamiętajmy jednak, że niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem COVID-19 nadal istnieje. Pierwszy potwierdzony przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce miał miejsce 4 marca bieżącego roku. Granica 100 zakażeń została przekroczona 14 marca, a 25 marca liczba zakażonych sięgnęła 1000. W ostatnim czasie najwięcej zachorowań notujemy niestety na Śląsku. W tej chwili COVID-19 jest dla nas taką samą chorobą jak inne. Może nie do końca taką samą, bo wymaga jednak zdecydowanie większej ostrożności pracy. Dlatego, że wiemy, że jakiś błąd może spowodować zakażenie nas i naszych rodzin. Czyli ostrożność jest dużo większa, ale jest też już takie podejście bardziej racjonalne. Jest to choroba, wiemy, że można ją pokonać, wiemy, że wiele osób zdrowieje bez następstw, wiemy, kto prawdopodobnie te następstwa będzie miał, wiemy, kto ma wysokie ryzyko śmierci i na kogo szczególnie zwracać uwagę. Uczymy się. I tutaj musieliśmy się uczyć bardzo szybko. No to jest tak, że na przykład w przypadku zakażeń HBV, czy HCV, czy HIV mieliśmy czas na naukę 10-20 lat. Tutaj mieliśmy tylko te 3 miesiące, ale staramy się tą lekcję odrabiać maksymalnie szybko. Pamiętajmy jednak, że niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem jeszcze istnieje, co obliguje nas do zachowania zdrowego rozsądku, zarówno jeżeli chodzi o higienę, jak i kontakty międzyludzkie. Niestety musimy na jakiś czas przestroić swoje nawyki i musimy zachować ostrożność w kontaktach społecznych. I to jest rzecz kluczowa. To, co widziałem z medialnych informacji, zostały otwarte włoskie miasta, włoskie plaże. To, co widziałem, co się działo w tych miastach, no to gdyby to się miało dziać w Polsce, to było bardzo niebezpieczne.
Czyli nie mówię, żebyśmy się stali odludkami, nie mówię, żebyśmy się stali aspołeczni, tylko mówię, żebyśmy zachowali ostrożność i jednak przestrzegali tych zasad dystansu, zasad noszenia maseczek, przynajmniej w tych pomieszczeniach zamkniętych, bo to też minister zdrowia mówi, że niedługo się zmienią zasady i być może się zmienią, ale coraz więcej danych wskazuje, że te maseczki jednak przynoszą efekty, że to znacząco obniża szanse na zakażenie. Starajmy się mimo wszystko do tych nawyków higienicznych wejść na stałe. Takie jak dezynfekcja dłoni, mycie dłoni, jak powiedzmy zmiana odzieży po powrocie z zewnątrz, jak kaszel czy kichanie zawsze w rękach, a nie w otwartą przestrzeń. To są rzeczy, które powinniśmy sobie wbudować w nasz system funkcjonowania i jak najdłużej je przestrzegać. Plus oczywiście pewne zmiany społeczne są niezbędne, takie jak praca na odległość, takie jak edukacja na odległość. Tego będzie coraz więcej. Nawet jak epidemia odejdzie, część z tych rzeczy zostanie zakorzenionych na stałe w naszym społeczeństwie. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. A wszystkim małom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i pociechy z dzieci. Do zobaczenia.